Specjaliści podczas tegorocznego egzaminu kończącego szkoły najlepiej poradzili sobie z polskim i francuskim, najgorzej z rosyjskim i niemieckim. Z tych dwóch pierwszych języków średnio uzyskali 69% punktów, z rosyjskiego zaledwie 38, a z niemieckiego 41, jeśli chodzi o poziom podstawowy. Na poziomie rozszerzonym najlepiej poszedł im także francuski oraz hiszpański. Obowiązkowym przedmiotem, który tradycyjnie sprawił uczniom najwięcej trudności, była matematyka. W jej przypadku średnia to zaledwie 47% punktów, o 2 punkty mniej niż rok temu. Wstępną informację o wynikach tegorocznego egzaminu gimnazjalnego znajdziemy na internetowych stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Słuchasz informacji TOK FM. Brytyjska premier zapowiada powołanie specjalnej komisji śledczej, a policja ma nadzieję, że liczba ofiar pożaru komunalnego wieżowca w Londynie nie będzie trzycyfrowa. Przeszukiwanie zgliszcz 24-kondygnacyjnego budynku zamieszkanego przez 120 rodzin może potrwać miesiące, a wielu szczątków, jak mówią służby, pewnie nie uda się zidentyfikować. Do tej pory potwierdzono śmierć 17 osób, 78 zostało rannych, a szef londyńskiej straży pożarnej Stuart Candy przyznaje, że to nie jest ostateczny bilans. Obawiamy się, że tragiczny bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. W szpitalach wciąż leży ponad 30 rannych. Kilkunastu z nich jest w stanie krytycznym. Mieszkańcy brytyjskiej stolicy chcą wiedzieć, jak doszło do tej tragedii. Zdaniem premier Theresy May mają do tego pełne prawo, stąd zapowiedź powołania specjalnej komisji śledczej. Szefowa rządu spotkała się ze strażakami i policjantami biorącymi udział w akcji ratunkowej, ale nie zdecydowała się na spotkanie z lokatorami, którzy ucierpieli w pożarze. Natomiast resort spraw wewnętrznych zapowiedział kontrolę bezpieczeństwa w podobnych budynkach na terenie całej Wielkiej Brytanii. Prezydent Francji chce wprowadzić specjalny program wizowy, by ściągnąć nad sekwanę światowych ekspertów z dziedziny technologii. Podczas paryskiej konferencji dotyczącej rozwoju Emmanuel Macron oświadczył, że chciałby, by Francja stała się krajem jeszcze bardziej otwartym na start-upy i zapowiedział, że przedsiębiorcy oraz naukowcy z różnych stron świata mogą liczyć na 4-letnią wizę, która objęłaby także ich rodziny. Jak ujął to Macron, nadszedł czas, by Francja stała się bardziej przedsiębiorcza i bardziej innowacyjna. Malta to spektakle, filmy i dyskusje. W Poznaniu rusza właśnie festiwal, którego kuratorem w tym roku jest kontrowersyjny reżyser Oliver Frerich. I to właśnie z tego powodu minister kultury Piotr Gliński zablokował obiecaną Malcie dotację. Patrycja Wanat. Artyści wzięli sprawy w swoje ręce i zorganizowali aukcję, z której dochód ma wzmocnić maltański budżet. Inicjatorem zbiórki jest twórca filmów animowanych Mariusz Wilczyński. Taka była moja intencja, żeśmy poczuli taką plemienność artystyczną, że po prostu sami sobie potrafimy pomóc. Na jego apel odpowiedziało wielu twórców. Podaruję jampeszek męski, domowy strój japoński, wraz oczywiście ze swoim podpisem i tak dalej. Krzysztof Penderecki podarował nam szkic do ostatniego dzieła swojego, do 6 symfonii. Przepiękny kawałek papieru. Bardzo mi się zawsze podobały partytury Pendereckiego. Używa wielu kolorów, to jest właściwie już bardziej rysunek. Aukcja trwa przez cały czas w internecie, a jej finał odbędzie się jutro na Poznańskim Placu Wolności między 15 a 17. Patrycja Wanat, TOK FM. Za chwilę prognoza pogoda. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20. Zapraszam. Pogoda. W całej Polsce popada i będzie raczej pochmurno. Do tego na południu kraju wystąpią burze. Na Dolnym i Górnym Śląsku, w Tatrach Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. I tam też najcieplej. W Rzeszowie termometry pokażą 25 stopni. W Szczecinie 19, w Łodzi, Poznaniu 21, w Trójmieście, Białymstoku, Wrocławiu 22, w Warszawie, Katowicach, Krakowie 23, w Lublinie 24 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Owczarek. TOK FM na Malta. Festiwal Poznań. Państwa i moim gościem jest pani Joanna Leśnierowska, krytyczka tańca, kuratorka, choreografka i kuratorka projektu Janka Rudzka, Gesty i Tropy. I ten projekt, szanowni państwo, już dziś w ramach festiwalu Malta w Poznaniu. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry. Ten projekt jest niezwykle fascynujący. Myślę sobie, pani wie o nim wszystko. Ale Janka Rudzka to była taka kultowa choreografka. Natomiast trudność chyba polega na tym, że przez długie lata tutaj w Polsce nie wiedziano, albo niewiele osób wiedziało, że taka osoba jest i że święci triumfy za granicą.
A dodatkowo jeszcze zajmowała się taką dyscypliną, którą trudno utrwalić, tak? Którą trudno powiedzieć, proszę bardzo, mamy tutaj 30 lat zapisów jej pracy i proszę sobie obejrzeć, tak jak to na przykład mamy, gdzie mamy do czynienia z malarstwem czy z fotografią, wszystko jest i możemy sobie studiować. A tutaj mamy bardzo unikatowy rodzaj pracy, sztuki i jednocześnie osobę, którą teraz musimy odkrywać. No, rzeczywiście Janka Rudzka jest kultową postacią, ale w Brazylii. No właśnie. W brazylijskim Salwadorze dokładniej, w regionie Bahia, bardzo specjalnym regionie Brazylii, który kiedyś był tak naprawdę stolicą tego państwa. To tam Portugalczycy zwozili niewolników, zniewolonych Afrykańczyków i to do dziś jest magiczna ziemia, ziemia, która pamięta swoją przeszłość, która żyje swoją przeszłością, bo to w dalszym ciągu jest największe skupisko Afro-Brazylijczyków. I to tam jakimś trafem tej Brazylii i w tym Salwadorze znalazła się polska tancerka, choreografka, o której w Polsce nikt nie wie i nie wie nie bez przyczyny, dlatego, że wyjechała jako bardzo młoda osoba na fali wojennej emigracji i właściwie podróżowała po Europie, mieszkała i w Londynie, i we Włoszech, i znalazła się także w Argentynie, a z Argentyny przeskoczyła do São Paulo, gdzie w latach 50. stała się częścią takiego bardzo intensywnego, awangardowego ruchu artystycznego, który tak naprawdę, właściwie można powiedzieć, jest takim złotą epoką współczesnej sztuki brazylijskiej. To tam nasza polska tancerka, wychowana w duchu tańca ekspresjonistycznego, niemieckiego tańca współczesnego, stała się właściwie wydarzeniem zarówno artystycznym, jak i towarzyskim. Była podobno niesamowicie charyzmatyczną osobą, o blond lokach aniołem niebieskookim, niezwykle cenioną przez wszystkich tancerką, ale także wydaje się z relacji osób, które ją znały, choć niewiele już dzisiaj z nich żyje, inteligentną osobą, osobą garściami czerpiącą nie tylko ze sztuki tańca, ale także ze wszystkich zdobyczy współczesnej, ówczesnej sztuki i próbującą w pewnym sensie w ramach choreografii zintegrować doświadczenia wielu innych sztuk. No my w Polsce o niej rzeczywiście nic nie wiemy. Ja się przyznam, że gdy pierwszy raz jako kurator, jako programator festiwali trafiłam do Salwadoru na festiwal Viva Dansa dobrych parę lat temu, właściwie pierwszego dnia usłyszałam nazwisko Janka Rudzka. Janka Rudzka, Janka Rudzka. I myślę sobie, Boże, no to rzeczywiście chyba jakieś polskie nazwisko. Nie odrobiłam zadania domowego, czy nie doczytałam czegoś w książkach. Tymczasem okazało się właśnie bardzo szybko, że nie miałam prawa w ogóle, nie miałam sposobności poznać tej postaci, ponieważ nikt o niej w Polsce nie wie. I ona zresztą bardzo dbała też o to, żeby w Polsce o niej nie słyszano. Właściwie oddała się w całości Brazylii i ten okres pobytu w Ameryce Południowej jest najbardziej płodnym okresem w jej choreograficznej też twórczości w tym okresie działania. Ona później wróciła do Europy. Tak, Janka rzeczywiście po kilkunastu latach wróciła do Europy, mieszkała w Austrii, ale musimy też pamiętać, że to, co jest najważniejsze w jej historii brazylijskiej, to też nie tylko to, że była tam aktywną artystką, ale też fakt, że właściwie stała się matką całego środowiska współczesnego tańca w regionie Bahia w Salwadorze. A jak się zostaje matką? Ponieważ... Tańca oczywiście. Matką tańca zostaje się, kiedy stworzy się podwaliny pod wyższą edukację taneczną. Do Salwadoru zaprosił i naszą Jankę Edward Santos, wizjonerski rektor uniwersytetu lokalnego w Salwadorze, który chciał wprowadzić Bahię we współczesność i stworzyć cykl szkoleń dla współczesnych artystów w oparciu o najnowsze pomysły, filozofie dotyczące edukacji kulturalnej. I pomyślał o tym, że ta sławna, charyzmatyczna, ekspresjonistyczna artystka, tancerka, która działa prężnie w São Paulo, będzie idealną kandydatką, idealną osobą, by stworzyć pierwszą w Brazylii w ogóle szkołę, wyższą szkołę tańca współczesnego. Janka podjęła się tego zadania, przyjechała do Salwadoru i rzeczywiście dokonała tam tanecznej rewolucji. Nie tylko wprowadzając do szkolenia tancerzy elementy oczywiście tańca ekspresjonistycznego, ale tak,
także i zajęcia z historii sztuki, z teatru, z literatury. No i przede wszystkim zakochała się w lokalnej, tradycyjnej kulturze afrobrazylijskiej. A musicie pamiętać Państwo, że to są lata 50., kiedy to dziedzictwo brazylijskie, afrykańskie, no nie jest oficjalną częścią kultury. Janka Rudzka była niezwykle wrażliwa na otoczenie i na to, w jakich warunkach powstaje jej sztuka i bardzo zafascynowała się przede wszystkim kultami candomblé, a więc religii afrykańskiej przywiezionej przez zniewolonych Afrykańczyków do Salwadoru. Miała także wykształcenie najprawdopodobniej muzyczne, była w stanie nie tyle muzykę słyszeć, co ją analizować i elementy muzyki, jak choćby sławny berimbau, instrument, do którego tanczą tancerze capoeiry, tancerze wojownicy capoeiry, wprowadziła na scenę, a także dramaturgię rytuałów candomblé właściwie przetłumaczyła na język choreografii i za to pokochał ją Salwador tak naprawdę. Ale opowiada Pani o tym trochę tak, jak gdyby żyło 100 milionów osób, które ją pamiętają, bo były filmy animowane, fabularne, dokumentalne i cała masa literatury. No ale myślę sobie, że ta historia, która tak brzmi, jak po prostu każdy ją znał na miejscu czy na świecie, musiała być złożona, trochę tak wyciągnięta z mroków historii. Rzeczywiście, w momencie, kiedy ja dowiedziałam się o Jance Rudzkiej, nie pozostało po niej bardzo wiele śladów, bo jak pan zresztą wspomniał wcześniej, w latach 50. no, nie dysponowaliśmy techniką wideo, nie byliśmy w stanie rejestrować Janki choreografii. Nie pisano w gazetach codziennych o współczesnej choreografii, zresztą do dzisiaj się o niej nie pisze, a więc nie pozostały ślady w postaci recenzji czy wywiadów z artystką. Właściwie opieramy się w całości na wspomnieniach, osób, które z Janką pracowały, które Jankę znały. Dziś są to już ponad 70-letni artyści. Jeżeli jej asystentka przyjeżdża. Tak, rzeczywiście, udało nam się, tak, trafiliśmy do bardzo ważnej dla Janki osoby, wieloletniej asystentki i solistki w jej spektaklach, a tak naprawdę w pewnym sensie opiekunki Janki, co jest dość paradoksalne, biorąc pod uwagę, że Lia Robato, o której mowa, miała kilkanaście lat, kiedy została przez swych własnych rodziców oddana Jance pod opiekę. Tymczasem okazało się, że w praktyce to Lia musiała się Janką opiekować, bo nasza Janka była niezwykle wolnym ptakiem i nie ogarniała rzeczywistości codziennej i do dzisiaj Lia opowiada, że właściwie to ona prowadziła dom Jance, a nie Janka się nią opiekowała, ale Lia, która dziś jest zresztą bardzo znaną choreografką brazylijską i przyjedzie do Poznania opowiedzieć też o swojej przygodzie życia, jaką było spotkanie Janki Rudzkiej. Lia jest jednym z tych źródeł bardzo cennych, z których korzystaliśmy, ale też bardzo, bardzo fascynująca nastąpił proces tak naprawdę w opowiadaniu, w ogóle w tych relacjach o Jance Rudzkiej, bo ona się w pewnym sensie, jako ta symboliczna matka środowiska tanecznego w Salwadorze, przesunęła trochę w obszar legendy, w obszar mitu, który się naturalnie narodził wokół niej. I tak naprawdę o Jance Rudzkiej właściwie każdy opowiada trochę jak o dawnych przodkach, jak o bogach, którzy są... Urastają te historie, tak? Bogach, którzy są w Salwadorze niezwykle obecni, bo ci afrykańskie orishas, bogowie, którzy na wzór rzymskiego, greckiego panteonu władają różnymi dominiami wokół nas, są tak naprawdę na co dzień wciąż obecni i obecni w kultach candomblé, którymi Janka się także fascynowała. A więc myśmy podjęli się w ramach projektu doszukiwania się, tego trudu doszukiwania się tych śladów, które pozostały jeszcze po Jance. Mieliśmy też dużo szczęścia, ponieważ Lia Robato była żoną fotografa. Zakochał się w niej fotograf. To może do tego wątku powrócimy po informacjach Radio Tok FM. Bardzo proszę. Informacje, szanowni państwo, już za kilka minut o godzinie 11:20 pani Joanna Leśnierowska, która jest kuratorką projektu Janka Rudzka Gesty i Tropy, jest państwa i moim gościem ze studia Radio Tok FM w Poznaniu. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal Malta i w ramach tego festiwalu właśnie projekt dotyczący Janki Rudzkiej. Więcej o tym projekcie i o tym, jak trafiono na ślady, po informacjach Radia Tok FM. Owczarek. Dobrostan pracownika. No to przejdźmy do tematu chyba bardzo konkretnego.
którego poniekąd tutaj spotkaliśmy się, bo na przykład swego czasu była taka znana sprawa, ja pamiętam, głośna w Zamościu. Dotyczyła ona tamtejszej biblioteki. Ta sprawa mentalność, trafiła do inspekcji pracy. Były specjalne badania psychologiczne wykonywane wśród pracowników. Przeczytałam strażnicy żeby oni odpowiadali na temat pytania, mózgu, który pływa, że ludzie starszej daty powinni zaangażował się w to w ogóle władze jeżeli miasta. Żyją, jeżeli w ogóle są, i to wszystko działo się właśnie, tak jak wspomniałam, starać się zapamiętywać, się tak pozoru, zapamiętywać wszystko, żadnego stresu, żadnego bo człowiek szczurów, pamięta, tak nie wolno dawać siebie na syłkę. A czy sielanka podszyta nudą, tak bym powiedziała, przynajmniej w takim społecznym ogólnym odbiorze niż jakiekolwiek konfrontacje. No i okazuje się być inaczej. Czyżby w ogóle było tak, że mobbing w bibliotekach jest jakimś zjawiskiem? A tu się zwracam do pani Ewy Krajewskiej, naszego drugiego gościa. Czy pani to zna z praktyki właśnie? Niestety znam z praktyki. Mobbing i w ogóle wszystkie patologie środowiska pracy dotyczą każdego pracownika. Znaczy mogą dotyczyć. Nie ma tu znaczenia ani jego wykształcenie, ani jego zawód. Jeśli chodzi o biblioteki, to mamy ten problem i zaczęliśmy go rozpoznawać przed paru laty. Organizacja związkowa, którą mam przyjemność reprezentować, podjęła nawet taki trud stworzenia takiego projektu antymobbingowego. I my się skupiamy przede wszystkim na przeprowadzaniu szkoleń i wśród pracowników, i wśród członków związku. Upatrujemy tutaj, że ta profilaktyka powinna się skupiać właśnie na szkoleniach, nie tylko na procedurach, nie tylko na tych wewnątrzzakładowych systemach, które tworzą pracodawcy zapobiegania, ale właśnie na szkoleniach i przede wszystkim na samoświadomości człowieka. Biblioteki są specyficznym miejscem pracy. My jesteśmy, najczęściej są to małe filie z małą ilością zatrudnionych ludzi, takie małe placówki. I jeśli ten zespół się tak nie dogada, jeśli ludzie w jakiś sposób się nie lubią, to już jest zarzewie do powstania patologii środowiska pracy. A czy to, co pani zna, to jest relacja między szefem a pracownikiem, czy między pracownikami? Bo doskonale wiemy, że mobberem może być też drugi pracownik. Są i takie niestety. Często bezpośredni przełożony jest mobberem, ale mamy też przypadek, kiedy jest ofiarą mobbingu jest dyrektor biblioteki. Także tutaj nie ma żadnej reguły. A kto jest wobec niego mobberem? Niżej postawiony w hierarchii pracownik, czy jeszcze jakiś akurat jego przełożony? W tym przypadku to przełożony, czyli osoba z urzędu dzielnicy. Natomiast bardzo często zdarza się też tak, że tak zwany kierownik placówki, czyli ten kierownik tego średniego szczebla zarządzania bywa mobberem. Ale mamy też przypadki, kiedy kolega po prostu na równoległym stanowisku. W biblioteki od paru lat mają taką przemianę, mamy coraz więcej zadań. Nie mamy tylko udostępniać książek, ale prowadzimy działalność oświatową, działalność kulturalną i mamy użytkowników, którzy też bardzo często są tym klientem, który przychodzi ze świadomością, że ma dużo praw, a pracownik biblioteki ma tylko obowiązki. Taka jest świadomość, myślę, że wszystkich użytkowników. No tak, powszechnie uważa się, że klient nasz pan. I ten problem jest właśnie też tutaj z patologią, że no nie zawsze ten użytkownik ma wszelkie prawa. My oczywiście staramy się pozyskać użytkowników, staramy się być dla nich mili, ale też oczekujemy szacunku. A niech pani mówi, jaki jest przykład na przykład przekroczenia tych praw zdaniem pań, państwa? Przychodzi, co ci ludzie robią, że żądają wszystkiego. Natychmiastowej informacji, przeproszenia, jeżeli książki nie ma, nie z naszej winy na przykład. Są to żądania dotyczące wydłużenia czasu pracy. Są to problemy czasami takie, no nie wiem, powiedziałabym trywialne, ale zwrócenie uwagi na przykład komuś, kto zbyt głośno się zachowuje, to już jest poczytane, o, to realna sprawa jest. To już jest poczytane za taki zarzut, którego ja jako bibliotekarz nie powinnam zgłaszać użytkownikowi.
tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę, że w ogóle generalnie zjawisko pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem, my to jako tutaj Związek Zawodowy Solidarność w bardzo dużym stopniu obserwujemy w supermarketach, nie tylko w supermarketach, generalnie w handlu. I bardzo często pracodawcy odpowiadają w ten sposób, ale my nie odpowiadamy za takie zdziczenie obyczajów społecznych, tak? My nie odpowiadamy za to, że na przykład jeżeli przed świętami są w naturalny sposób kolejki przy kasach i kasjerce, kasjerowi skończy się paragon i musi nastąpić chwila przerwy, to, że ktoś to w kolejce na przykład w jakiś taki ostry, wręcz wulgarny sposób komentuje, że będzie musiał stać jeszcze chwilę dłużej. Więc pracodawcy dosyć często niestety mówią tak, my nie odpowiadamy za to, że generalnie poziom kultury, takiej społecznej kultury się obniża. No coś w tym ale, jest. Jasne, nie odpowiadają za to, ale odpowiadają za to, żeby szkolić ludzi, jak sobie radzić z taką właśnie werbalną agresją, szeroko rozumianą agresją, mniejszą, większą ze strony klientów. Tak samo jest w komunikacji miejskiej. Oczywiście, że pracodawcy nie odpowiadają za pewne zmiany społeczne związane z językiem, ze sposobem, w jaki się wyrażamy, komunikujemy, który często jest bardzo, no po prostu nieelegancki. Ta forma jest po prostu daleka. To jest na pewno na temat na jakąś głębszą dyskusję z psychologiem, co się dzieje z naszym językiem, że staje się on taki coraz bardziej roszczeniowy, życzeniowy, ale trzeba ludzi uczyć, jak pracować z klientem. Takich sytuacjach. Ale jeszcze chciałam zapytać Panią, bo u Pani pojawiły się takie elementy jak mober pracownik, rozmawialiśmy mober szef. A czy nie jest tak, że szef staje się moberem, proszę mi powiedzieć, w praktyce, tak? Kiedy czuje się po prostu zagrożony przez kompetentnego, skutecznego pracownika? No bardzo często. To samo życie. Bardzo często ofiarami mobbingu są ludzie młodzi, ambitni, wykształceni, którzy są dla innych teoretycznym zagrożeniem, bo to wcale nie musi być tak, że taka osoba sobie rości prawa, żeby zająć miejsce szefa, ale szef może tak to odbierać. Ja bym nawet nie tutaj nie kładła jakieś takie, nie rozgraniczała tego na młodych, starych, czy bardziej bym kładła na same te kompetencje, które niestety są chyba częstszym takim zagrożeniem, tak by mi się wydawało. A jak się zachowują pracownicy? Bo Pani powiedziała, że mogą być też moberami, to jest oczywiste. Natomiast czy nie jest tak, że stają się oni moberami ze strachu? To znaczy po prostu popierają tego szefa na przykład mobbingującego, no bo nie chcą sami znaleźć się w tej sytuacji. Znaczy to jest bardzo trafne, bo przy każdym szkoleniu podkreślamy, że nasza samoświadomość i zwracanie uwagi na to, co się wokół nas dzieje, jest bardzo ważna, bo jeżeli ja widzę, że ktoś w stosunku do mojego kolegi z pracy zachowuje się nie tak, jak powinien, przekracza jakieś normy, to ja powinnam zareagować, a najczęściej jest tak, że każdy spuszcza oczy i mówi, o jak to fajnie, że to nie mnie zaczepiają, że to nie do mnie mają pretensje, ja mam święty spokój. A właśnie reakcja na to, powiedzenie, słuchaj, nie podoba mi się to, w jaki sposób ty traktujesz mojego kolegę czy koleżankę, nie podoba mi się to, w jaki sposób się do niego odnosisz, to też będzie nasze osobiste przeciwdziałanie patologiom. Mnie się wydaje, że to jest największy problem, największa bolączka, bo później to uniemożliwia jakiekolwiek nawet udowodnienie, tak by mi się wydawało, że ten mobbing miał miejsce, prawda? Ale i tu może, być może skoro jesteśmy w gronie związków zawodowych, czy to nie jest tak, że właśnie związek to jest miejsce do wkroczenia dla związku? Czy rzeczywiście można poprosić, jakby zgłosić się po pomoc do związku? I pytanie kluczowe od razu. Czy również mogą się zgłosić osoby, które tego związku nie należą, nie płacą składek? Bo to jest jednak pomoc prawna, albo może się okazać pomocą prawną, a to kosztuje, no nie ukrywajmy. Nie, oczywiście. Związki zawodowe starają się udzielać pomocy prawnej nie tylko swoim członkom. Oczywiście głównie są skoncentrowane na wspieraniu w tym zakresie swoich członków. Ja tutaj jeszcze, zanim do tego wątku wrócę, co związki zawodowe mogą robić, to chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że jednostki kultury, takie jak na przykład biblioteki, to też są to specyficzni pracodawcy. Nam chodziłoby o to, aby ten pracodawca w tej przykładowej bibliotece informował tego organizatora instytucji kultury, czyli na przykład samorząd, ten organ założycielski wobec tego podmiotu, o tych, jakie podejmuje działania w zakresie polityki antymobbingowej, o szkoleniach, o tym, czy jest powołana komisja antymobbingowa, bo często pracodawcy właśnie w tych podmiotach no, to są tacy trochę ubezwłasnowolnieni i tak naprawdę to, żeby organizator instytucji kultury wiedział, co się dzieje w tym obszarze, byłoby dla nas właściwe. To, o co Pani zapytała, co mogą robić związki zawodowe w tym obszarze, no to oczywiście
mogą robić dużo i powinny robić więcej, tak? Przede wszystkim powinny robić więcej dlatego, już mówiąc najprościej, że zmieniają nam się proporcje pomiędzy liczbą osób zatrudnionych w produkcji i w usługach. Oczywiście na korzyść usług, to jest banalne, co w tej chwili mówię. A wszystkie badania pokazują, że różnego rodzaju zagrożenia psychospołeczne, czy mobbing, czy zagrożenie stresem, ma większą skalę w sferze usług niż w sferze klasycznej produkcji. Więc chociażby konkretnie związki do Państwowej Inspekcji Pracy na przykład zgłaszają ten fakt? Tak, no czy bezpośrednio pracownicy? To wygląda w różny sposób. W większości wypadków, jeżeli do Solidarności zgłasza się pracownik, który uważa, że jest ofiarą mobbingu, no to staramy się w ramach naszej wewnętrznego wsparcia prawnego ocenić ten przypadek i stwierdzić na tyle, na ile oczywiście no sąd to ostatecznie rozstrzygnie, jeżeli ta osoba będzie oczekiwała odszkodowania czy zadośćuczynienia, ale jak w ocenie prawnika ta sytuacja wygląda. To, co jest bardziej problematyczne, to jest sytuacja, w której organizacja zakładowa na przykład chce zwrócić się do PIP-u, bo nie ma polityki antymobbingowej. I wtedy Państwa Inspekcja Pracy mówi, no tak, no ale właściwie no to nie ma jakichś ram, jak ta polityka antymobbingowa powinna wyglądać i jest dosyć trudno stwierdzić, na ile pracodawca realizuje czy nie realizuje ten obowiązek. A proszę jeszcze powiedzieć, czy u Państwa po pierwsze na przykład jest taka komisja antymobbingowej, czy do PIP-u się Państwo zwracali? Znaczy problem polega na tym, że Państwowa Inspekcja Pracy niechętnie reaguje, jeśli chodzi o mobbing i zagrożenia patologiami środowiska pracy. Oni się raczej zajmują BHP, różnymi regulacjami, regulaminami i tak dalej. My staramy się rozmawiać przede wszystkim od razu bezpośrednio z pracodawcą, ponieważ zrzeszamy organizacje i zakładowe, i międzyzakładowe, więc przede wszystkim docieramy do pracodawcy i sprawdzamy, czy jest taka komisja, czy nie ma. Znaczy to jest tak, że w każdej instytucji taka komisja może być. Ona nie jest ogólnie krajowa, czy ogólnie organizacji związkowej. Każda instytucja powinna mieć wewnątrz zakładową politykę antymobbingową, która powinna zakładać właśnie stworzenie takiej komisji. Mogłybyśmy wy nie na ten temat jeszcze bardzo długo rozmawiać dzisiaj. Audycję kończymy. Dziękuję Paniom za rozmowę. Barbara Surdykowska i Ewa Krajewska. Solidarność, rozmawiała Anna Grabowska. Kolejna audycja Społeczny Punkt Widzenia w kolejny piątek. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Autopromocja. No justice! No peace! We will make America great! Brexit means Brexit. Nowe konflikty, nowe sojusze, nowe wyzwania. Siły naszej obcej rodziny Rosji. Polska i Niemcy to ważni partnerzy. Sprawy, które mają wpływ na nasze życie. Ważne pytania i ważne odpowiedzi. Czy uda się utrzymać mira? Czy Europa powinna przeciwstawić się? Szerokie zmiany już się zaczęły. Zobaczymy, co dalej będzie, w którym kierunku sprawy się potoczą. Od poniedziałku do piątku po 12:30. Magazyn międzynarodowy Świat w południe. Zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Autopromocja. Reklama. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu unodziennia skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców bocznie piłkowanej Sereno Arevens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Berlin Chemia AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Po reklamie. To Polskie Radio 24.
24, minęła 11.30. Michał Przerwa, zapraszam na informację dnia. Dziś zostanie przesłuchany mężczyzna podejrzany o ranienie policjanta w Tarnowie. Choć został zatrzymany wczoraj, to policjanci nie mogli przeprowadzić z nim czynności procesowych, bo był pod wpływem środków odurzających. W tej chwili z materiałem dowodowym zebranym w sprawie zapoznaje się prokurator. Do przesłuchania i ewentualnego postawienia zarzutów dojdzie po południu, mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Mamy do czynienia z kilkukrotnym godzeniem nożem w okolice szyi klatki piersiowej. Sprawca takiego zdarzenia musi liczyć się z tym, że zabije. Nie wiem, jaki będzie zarzut, ale możliwe jest teoretycznie do rozważenia tuż przez prokuraturę zarzut nawet usiłowania zabójstwa. Usiłowanie jest karane tak samo jak dokonanie, więc teoretycznie może grozić sprawcy nawet dożywociem. Do zranienia 22-letniego policjanta doszło w nocy z środy na czwartek. Wcześniej mężczyzna w agresywny sposób miał zaczepiać kobietę. Do ataku doszło w czasie próby zatrzymania. Jadący na rowerze nie chciał się zatrzymać na wezwanie funkcjonariuszy. W czasie próby ujęcia dwukrotnie ugodził nożem policjanta. Funkcjonariusz trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gimnazjaliści poznali wyniki swoich egzaminów. Średnio uczniowie uzyskali z języka polskiego 69%, z matematyki 47%, z historii 59%, a z przyrody 52%. Z angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie średnio uzyskali 67%, a na poziomie rozszerzonym 43%. Zdaniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, doktora Marcina Smolika, egzamin wypadł podobnie jak w ubiegłym roku. Co do zasady, jeśli popatrzymy na to tak z lotu ptaka na całą Polskę, to tutaj jakichś większych niespodzianek nie było. Wyniki, co prawda nie należy ich porównywać z roku na rok, natomiast co do zasady pokazują podobny trend, to znaczy przedmioty humanistyczne, czyli historia i język polski lepiej niż przyroda i matematyka, języki obce, podobnie jak przedmioty humanistyczne, całkiem przyzwoicie. Dyrektor komisji mówi, że tradycyjnie uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego, które sprawdzały umiejętność czytania, wnioskowania i wyciągania informacji z przeczytanego tekstu. W przypadku historii, podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie mieli problem z chronologią. To jest rzeczywiście taka umiejętność, odczytywanie chronologiczne i porządkowanie chronologiczne wydarzeń. To jest taka umiejętność, która rzeczywiście kuleje. I to jest coś, co widzimy, że rzeczywiście tutaj potrzeba bardzo dużo pracy. A to wiąże się z takim logicznym myśleniem, znaczy ciągami przyczynowo-skutkowymi, które tak naprawdę dotyczą nie samej historii, ale w ogóle całego kształcenia. To tak naprawdę jest język polski, to jest pisanie logicznych tekstów. Od północy uczniowie mogą sprawdzać wyniki na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w swoim regionie. Zaświadczenie o wynikach gimnazjaliści dostaną 23 czerwca, w dzień zakończenia roku szkolnego. Donald Trump ogłosi dziś nowy kierunek amerykańskiej polityki wobec Kuby. Prezydent wygłosi przemówienie na ten temat w Miami, mieście, które jest w kubańskim centrum Stanów Zjednoczonych, czego po wystąpieniu spodziewają się miejscowi imigranci z wyspy. Dzielnicę Miami, Little Havana, odwiedził nasz korespondent Jan Pachlowski. Według nieoficjalnych źródeł, na które powołują się media w USA, Donald Trump nie chce kontynuować polityki Baracka Obamy, który wznowił stosunki dyplomatyczne obu krajów i doprowadził do ich ocieplenia. Prezydent ma przedstawić plan, według którego amerykańskie firmy będą miały zakaz prowadzenia interesów przedsiębiorstwami zależnymi od rządu w Hawanie. Mocy ma dalej obowiązywać bezpośredni zakaz podróżowania w celach turystycznych z USA na Kubę. Marina nie zgadza się z taką postawą władz w Waszyngtonie. Bycie razem to możliwość rozwoju. Bez względu na ustrój i politykę musimy być zjednoczeni. Przeciwnego zdania jest Juanita. Mam rodziców na Kubie, nie mogę teraz tam pojechać. Ameryka musi być restrykcyjna wobec tego reżimu. Pewnie, że chciałabym wrócić. Kto by nie chciał wrócić do swojej ojczyzny? W obecnej sytuacji to będzie możliwe. W tej chwili nie wiadomo, czy Donald Trump, zwolennik embarga wobec Kuby, posunie się tak daleko, żeby ponownie zamknąć placówki dyplomatyczne USA na Kubie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 11. Temat dnia. A w temacie dnia nasze bezpieczeństwo. Od środy w ramach długiego weekendu trwa akcja Łapki na kierownicę. Dodam, że jest to oczywiście akcja policyjna wymierzona w kierowców, którzy niebezpiecznie jeżdżą. Naszym gościem jest pan podkomisarz Dawid Marciniak, Komenda Główna Policji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie komisarzu, na czym polegają łapki na kierownicę? Bo przyzna pan, że to nie brzmi do końca poważnie. To jest akcja skierowana nie tylko przeciwko kierowcom, ale akcja skierowana do kierowców. Chcielibyśmy tutaj przede wszystkim położyć nacisk na taki wymiar prewencyjny. Chodzi o kształtowanie świadomości wśród kierowców na temat tego, co się dzieje w sytuacji, kiedy odrywamy wzrok od kierownicy, od drogi, odrywamy ręce od kierownicy, zajmujemy się czymś innym, a w tym przypadku zajmujemy się telefonem komórkowym.
Z naszych statystyk wynika, że w ubiegłym roku ponad 91 tysięcy mandatów karnych nałożonych na kierowców było właśnie z powodu korzystania z telefonów komórkowych w trakcie jazdy i powstał taki pomysł, przyświeca nam taki cel, by budować tą świadomość, by ludzie wiedzieli, co się dzieje wtedy, kiedy są rozproszeni. Tą akcję Łapki na kierownicę prowadzimy wspólnie z operatorem znanej aplikacji Janosik, bo tak jak mówię, zależy nam przede wszystkim mnie na egzekwowaniu jakichś przepisów czy jakichś działaniach restrykcyjnych, ale na działaniach prewencyjnych. Chciałbym zauważyć, że kiedy badania wykazały, że kiedy odbieramy połączenie telefoniczne, to nasza uwaga jest rozproszona na 5 sekund. To jest ten moment, kiedy odwracamy wzrok od drogi, zdejmujemy rękę z kierownicy, szukamy tego telefonu, bierzemy ten telefon, sprawdzamy, kto dzwoni, klikamy, przykładamy telefon do ucha. Proszę zauważyć, to jest 5 sekund. I teraz policzyliśmy, przy prędkości 100 km na godzinę, w ciągu 5 sekund nasz samochód pokonuje odległość 140 metrów. To jest 140 metrów przejechane z prędkością 100 km, kiedy nic się nie dzieje, w sensie takim absolutnie nie mamy kontaktu z tym, co się dzieje wokół nas. W związku z tym przez 140 metrów nie ma żadnej reakcji na to, co się dzieje na drodze. To jest bardzo duża odległość i w tym czasie jesteśmy w stanie kogoś zabić, potrącić, uderzyć w inny pojazd, uderzyć w przeszkodę. W sytuacji, kiedy próbujemy wybrać telefon, czyli znowu odrywamy wzrok od tego, szukamy telefonu, zaściągamy rękę z kierownicy, bierzemy telefon, odblokowujemy go, wybieramy numer telefonu, to zajmuje średnio 12 sekund. W tym czasie przejeżdżamy aż 330 metrów, znowu właściwie bezwiednie, nie rejestrując do końca tego, co się na drodze dzieje, przed nami, za nami, wokół nas, czyli to, co jest jednak od nas bardzo wymagane, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Stąd pojawił się pomysł na to, by prowadzić taką kampanię wspólnie z operatorem tejże aplikacji Janosik. Wygląda to w ten sposób, że użytkownicy tej aplikacji, a wiemy, że jest ich sporo, użytkownicy tej aplikacji, przy uruchomieniu tej aplikacji pojawia im się najpierw komunikat a na temat tejże akcji z zaproszeniem do wzięcia udziału w krótkim teście wiedzy w tym zakresie. No tutaj operator Janosika przewidział ekstra 5000 punktów takich wewnętrznych punktów lojalnościowych w tymże programie dla tych, którzy zdecydują się ten test rozwiązać, bo chodzi nam, jeszcze raz podkreślam, przede wszystkim na budowaniu świadomości. W sytuacji, kiedy aplikację mamy już uruchomioną, jesteśmy w trasie, jedziemy, dzwoni telefon, to kiedy była uruchomiona aplikacja, to też aplikacja najpierw nam wyświetli komunikat, czy koniecznie chcesz odbierać ten telefon, czy to połączenie jest ważne, może jednak niech odbierze to ktoś inny. Chodzi znowu o to, byśmy nie odrywali wzroku od drogi, nie zdejmowali rąk z kierownicy, bo to jest bardzo niebezpieczne. Ale to, panie komisarzu, pewna wątpliwość, czy mimo wszystko w takich sytuacjach, kiedy policja łapie kogoś, kto łamie przepisy, bo tego typu działania, o których pan mówi, to jest po prostu łamanie przepisów. Czy oprócz tego testu, który ma nas zachęcić do poznawania przepisów, do tego, aby przemyśleć swoje zachowanie, czy jednak skuteczniejszym narzędziem, niestety, nie byłby po prostu zwykły mandat, ale który się należy. Tak, jest, panie redaktorze, także my tutaj działamy dwutorowo, natomiast akurat w tym czasie i robimy to na co dzień. Ta liczba 91 tysięcy mandatów karnych o czymś świadczy. Natomiast chcielibyśmy także pobudzić wyobraźnię, pokazać, z czym to się wiąże. Jeżeli te wykroczenia będą drastyczne i będą prowadziły do jakiegoś zagrożenia w ruchu, to z pewnością policjanci nie zawahają się nałożyć kary grzywny na takiego kierowcę. Przypomnę, że jest to 200 zł oraz 5 punktów karnych, a zatem dość sporo. Natomiast jeżeli te sytuacje będą takie, że tak powiem, nic się nie zadziało, jakiegoś niebezpiecznego, prędkość była niewielka i rzeczywiście będzie taka możliwość, to policjanci oczywiście indywidualnie oceniają każdą taką sytuację. Będą mogli wtedy kierowcę pouczyć, a pouczony otrzyma też ulotkę informującą o tych wszystkich zagrożeniach, o których mówiłem. Bo chodzi nie tylko o to, by karać kierowców. Chodzi przede wszystkim też o to, by budować świadomość wśród kierowców, bo to jest dobra droga do tego, by kierowcy jeździli świadomie i jeździli bezpiecznie. To, panie komisarzu, to w takim razie, gdybyśmy jeszcze raz mogli przypomnieć, czy też stworzyć taką krótką listę tych najczęściej popełnianych błędów, tych najczęściej popełnianych wykroczeń, które są niebezpieczne nie tylko dla pieszych, nie tylko dla innych użytkowników dróg, ale mogą też być niebezpieczne dla nas,
dla nas samych, bo przecież my też możemy być ofiarami tego wypadku. Tak jest, od lat najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce to jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, a także nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu na drodze, czy to przy zmianie pasa ruchu, czy to przy włączaniu się do ruchu. I to są te przyczyny, które najczęściej odnotowujemy jako te, które stanowią o tym, że doszło niestety także do tragicznych skutkach wypadków, ale także, tak jak mówiłem, ta liczba ponad 91 tysięcy mandatów dla kierowców korzystających z telefonów komórkowych pokazuje, że, no, że jest to też jakiś poważny problem i chcielibyśmy tutaj go redukować. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, mandat to jest 200 zł, a zatem dość sporo. Nawet jeżeli ktoś jeździ samochodem, który nie ma wbudowanego systemu głośnomówiącego, choć dziś już coraz więcej samochodów ma to jako, że tak powiem, standard w swoim radiu samochodowym, to przecież najprostsze słuchawki takie douszne na kabelku kosztują 30 zł, czyli za jeden mandat można kupić 7 takich zestawów słuchawkowych. No, rachunek wydaje się bardzo prosty. Bardzo prosty. Nawet jeżeli kupilibyśmy troszkę bardziej zaawansowaną technologicznie, czyli słuchawkę Bluetooth, która kosztuje w granicach 80-100 zł, to wciąż jest tylko połowa tego, co stanowi mandat, nie wspominając o punktach karnych, których w żaden sposób nie da się przeliczyć, a tu możemy oprócz pieniędzy przecież utracić także prawo jazdy. Zatem wydaje się, że rachunek powinien być oczywisty. Stąd też ta nasza akcja, aby w tym czasie w sposób szczególny o tym mówić, uwrażliwiać kierowców i zapraszać do tego, by jednak świadomie korzystali z drogi. No i pamiętajmy o tym, że po pierwsze, to już nie chodzi o to, czy policja nas złapie, czy nie, tylko chodzi o to, żeby nie stwarzać zagrożenia na drogach. Dwa, jeżeli nawet policja nas nakryje i złapie i zatrzyma do kontroli, to niekoniecznie musi się skończyć pouczeniem na czymś takim jak łapki na kierownicę. Być może skończy się mandatem i wtedy już nie będzie tak sympatycznie, tak przyjemnie, więc warto o tych wszystkich wskazaniach pamiętać. Przy tym jeszcze tutaj pozwoli pan redaktor, proszę powiem. Bardzo. Proszę pamiętać, że mandat jest takim uproszczonym postępowaniem w sprawach o wykroczeniach. Jeżeli dojdzie do sytuacji poważnego zagrożenia na drodze, policjant wcale nie musi wypisywać mandatu na drodze, ale może skierować wniosek o ukaranie do sądu. A sąd może za wykroczenie nałożyć grzywnę nawet do 5000 zł. I może się okazać, że wydawać by się mogło niewinne korzystanie z telefonu komórkowego może nas kosztować tyle, co dwa wysokiej klasy telefony komórkowe. No i wtedy to już na pewno nie będzie zabawnie. Na pewno nie. Pan podkomisarz Dawid Marciniak, Komenda Główna Policji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Godzinie 11:00. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Rozmowa kulturalna. Maja Kluczyńska, witam Państwa i dołączam się do tej kultury jazdy. Proszę pamiętać, lepiej być offline przez długi weekend niż być zagrożeniem dla innych użytkowników na drogach. Dziś zapraszam Państwa do Białegostoku na pierwszy międzynarodowy konkurs organowy. Za chwilę szczegóły, a w naszym studio w Polskim Radiu Białystok pan profesor Jan Bokszczanin, organista, pedagog, ma na swoim koncie około 700 koncertów, m.in. w katedrze w Notre Dame, w Brugi, we Freibergu, w Stanach Zjednoczonych w Dallas, w katedrze katolickiej w Moskwie. Dodam do tego nagranie ponad 20 płyt z muzyką organową. Jest także jurorem międzynarodowym i także jurorem w tym pierwszym międzynarodowym konkursie organowym właśnie w Białymstoku. Panie profesorze, wiem, że to nie wszystko. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pierwszy międzynarodowy konkurs organowy jest unikalnym wydarzeniem muzycznym w skali kraju i Europy. W czym ta unikalność, Panie Profesorze? Dla środowiska, dla publiczności, dla melomanów też? Może zacznę od tego, że w Białymstoku odbywają się od czasu do czasu jakieś konkursy, jednak są to konkursy ogólnopolskie i głównie dla młodzieży. Nie mają takiej rangi, a w Operze i Filharmonii Podlaskiej jest instrument, który jest jak najbardziej przygotowany do tego, żeby powiedziałbym, że wyczynowo występować i żeby taki konkurs się odbył. Także to jest od czasu do czasu w Polsce międzynarodowe konkursy mają miejsce. Ale ten nasz konkurs białostocki, on się różni tym, że mamy dosyć dużą obsadę międzynarodową i tak naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. I
zarówno jurorów, którzy będą brać udział w obradach i w ocenianiu uczestników, jak również bardzo wysokich, wykwalifikowanych organistów, mimo młodego wieku. Mój właśnie student należy do tego grona najmłodszych, także białostoczanin, także polecam uwadze, zobaczymy, co mu się uda. Jurorów i szanownej publiczności, bo publiczność w tych przesłuchaniach też będzie uczestniczyła. Tak, to jest zwykle praktykowane bardzo, bardzo obszernie. Ja myślę, że szczególnie dobre to jest dla uczestników, dlatego że w tym momencie przychodzą ludzie, którzy życzliwym okiem patrzą na grę tych młodych artystów, podczas gdy no, nasza rola jurorów jest taka, żeby jak najwięcej stwierdzić, no, jakby niedociągnięć jakichś takich rzeczy, które przeszkadzają w perfekcyjnym graniu, czyli błędów. Każda osoba, która przyjdzie i będzie siedzieć na widowni, to jest potencjalny człowiek, który tego ciepła może trochę dać występującym, dlatego że oni naprawdę nie są wystawieni na taką próbę typu egzamin. To jest międzynarodowe grono i tak naprawdę kosztuje ich to dużo nerwów. A międzynarodowe jury? Pan jest też członkiem tego jury, przewodniczącym. Sława nad sławami, jeśli chodzi o muzykę organową. No, Bernhard Frel z Salzburga to jest wybitna osobowość. On jest przewodniczącym jury. Tak samo jak... Wysłyszy wszystko. Czy wysłyszy wszystko? Wie pani, jeśli chodzi o ocenianie uczestników, ono jest bardzo trudne, dlatego że są ludzie, którzy grają z wielkim polotem i z wielką energią. Aczkolwiek no, nie brak w ich grze błędów, jakichś takich potknięć, które oczywiście nie mają wpływu jakiegoś większego na kształt utworu. Aczkolwiek juror po wysłuchaniu kilku uczestników no, zaczyna już niestety zwracać uwagę na te niedociągnięcia, choćby bardzo chciał. Aczkolwiek zawsze pojawiają się ludzie, którzy są na tyle charyzmatyczni w swoim graniu, że te błędy, one jakby giną w porównaniu do tego, jaki jest przekaz, jaka jest energia, jaki jest potencjał ewentualnego muzyka. Ale oprócz błędów publiczność nagradza swoich ukochanych występujących, nagradza tak zwaną dobrą energią i ci, którzy uczestniczą w konkursie, tę energię czują i nie tylko są oceniani i o tym pamiętają, ale też są nagradzani. Przypomnę, pierwszy międzynarodowy konkurs organowy Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku. Wszystkich Państwa, którzy mają ten długi weekend do Białegostoku, oczywiście zapraszamy. Panie profesorze, Jan Sebastian Bach w jednym z listów napisał: chciałem na najpotężniejszym instrumencie, czyli na organach, przedstawiać wydarzenia w przyrodzie, uderzenia pioruna, trzęsienie ziemi, walące się mury. Organy są tym wyjątkowym instrumentem, mają to wyjątkowe brzmienie, w tym tkwi ta wyjątkowość tego instrumentu? Powiedziałbym tak, że za czasów Bacha jeszcze nie była rozwinięta do końca jakby taki nurt, którym kompozytorzy próbowali w sposób programowy pokazywać odgłosy natury. Aczkolwiek w literaturze organowej jest bardzo, bardzo dużo takich przykładów, na przykład Lefebvre Elie, który napisał scenę pastoralną z odgłosami burzy, i to jest początek romantyzmu. I proszę sobie wyobrazić, że ta burza jest rzeczywiście bardzo mocno rozwinięta. Jak się burza kończy, to są pastoralne sceny, gdzie znowu tej burzy nie ma. Ale instrument ten daje olbrzymie możliwości do tego, żeby przede wszystkim imitować orkiestrę. Dlatego, że tu trzeba powiedzieć, że to jest, że jest pewna analogia między całym składem orkiestrowym a organami. Dlatego, że wykonawca nie tylko musi wykonać czyste nuty, musi sobie wyobrazić, jak wygląda ten właśnie symfonizm tego instrumentu. Tym bardziej, że do dyspozycji mamy instrument iście symfoniczny. A proszę nam powiedzieć, czym różnią się na przykład organy współczesne od barokowych czy romantycznych?
brzmieniem, ciężkie, ciemne brzmienie, jasne, lekkie, to jest ta kategoria? To jest pytanie wcale niełatwe, dlatego że za czasów Bacha... To pytanie nie melomana jeszcze. To jeszcze nie melomana. Tak. To znaczy, ja wiem melomana. Nowoczesne instrumenty powstają po prostu w ten sposób, jakby ich kształt jest tak dopasowywany, żeby można było wykonywać literaturę i taką, zarówno barokową, jak i romantyczną. Wiadomo, że ten instrument filharmonii, on jest dużo bardziej stworzony do muzyki romantycznej i współczesnej. Aczkolwiek z powodzeniem można na nim grać również Bacha, no, o czym świadczy też sam fakt, że te utwory, są w programie i one pewnie są najbardziej wymagające i będą największym problemem dla wykonawców. Kiedy myślimy o organach i mówimy o organach, kojarzy nam się zawsze, w większości przypadków, może nie zawsze, jedno jedyne miejsce, kościół, katedra. A od kiedy organy zaczęły być także takim instrumentem świeckim? Oj, to jest kawał historii. Bo to może tak w skrócie. Ja może powiem... Powiem o pewnym zjawisku, które nastąpiło po rewolucji Cromwella. Od tamtej pory sięgamy daleko, owszem, ale instrument popadł w niebyt jako instrument liturgiczny. I od tamtej pory kompozytorzy angielscy na dobrą sprawę do naszych czasów piszą muzykę świecką. Jedyną analogią do tego typu zjawiska jest oczywiście przykład Rosji, gdzie rzeczywiście w tych kościołach jest instrumentów dużo mniej niż na salach koncertowych. I jak pokazuje historia, no, odkąd komuniści zaczęli tępić władze kościelne i niszczyć kościoły, powstała specjalna komisja, która przenosiła te instrumenty do bardzo, bardzo różnych sal, czy to do Instytutu Położniczego, czy to sal radia, czy do sal telewizji, do teatrów operowych, nie tylko operowych. I mnóstwo kompozytorów pisało muzykę na organy, która miała sprawować funkcję zupełnie inną niż kościelną. Także to są dwa kraje, w których tak rzeczywiście ten liturgiczny aspekt został troszeczkę zrzucony na bok. Myślę, że organy filharmonii to jest instrument, który uzupełnia orkiestrę, aczkolwiek no, ten instrument, który mam w Białymstoku, no, to jest absolutnie koncertowy. Marzy mi się to, żeby te organy zabrzmiały na nowo swoim pełnym brzmieniem. No i miejmy nadzieję, że zabrzmią. Ja przypomnę, pierwszy międzynarodowy konkurs organowy Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, od dziś do 22 czerwca. Panie profesorze, laureat konkursu, pan tutaj mówił o wątkach świeckich, ale też i o tej historii z kościołem związanych. Laureaci to nagrody, prestiż, no i koncerty, ale też gotowość, by podjąć pracę. Pracę w kościele czy pracę w filharmonii? Organista, zawsze myślimy kościół, raczej katedra, kościół. Tak, raczej myślimy kościół, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na jeden z najwybitniejszych polskich organistów, profesor Gębalski, nie stroni od tego, żeby w niedzielę wykonać jedną mszę w katedrze Chrystusa Króla, to wiemy, że to jest jednak przywiązanie do tych tradycji kościelnych. I mimo, że my jesteśmy jakby nauczycielami wyczynowymi. Uczymy grać muzyków, którzy już dawno, dawno potrafią grać w kościele i są w tym perfekcyjni, ale oni chcą sięgać piedestałów międzynarodowych. I taki konkurs międzynarodowy, on im otwiera bardzo dużo drzwi. To jest, ponieważ mamy komisję złożoną międzynarodowe jury, to nawet pokazanie się przed tymi ludźmi to już jest wiele. Dlatego, że błędy błędami, ale jakby osobowość tego artysty, ona może być zupełnie jakby no fascynująca dla takiego profesora. Mhm. Także ja bym nie dopatrywał się tutaj w takich stricte igrzysk, gdzie rzeczywiście też tak nie myślę, pokonany. Bo to przecież dusze artystyczne i piękna muzyka i fantastyczny instrument.
ale w pewnym sensie są to igrzyska, niestety. No, element rywalizacji jest, bo jest to konkurs, prawda? Element rywalizacji jest i tutaj bardzo dużą rolę odgrywa psychika uczestnika i czy on jest w stanie sprostać jakby takiej, no bo to już jest publiczne wykonanie i jest słuchany przez samych profesjonalistów, także tu się nie ukryje nic. Tak, już mówiliśmy o tym, co przewodniczący jury, czego może, jak słucha, to czego może się dosłyszeć i wysłuchać. A proszę nam powiedzieć, czy ten pierwszy międzynarodowy konkurs organowy, który dzisiaj się rozpoczyna w Operze i Filharmonii Białostockiej, w Pana ocenie przyczyni się do popularyzacji muzyki organowej? Jestem o tym przekonany, tym bardziej, że organy, które są w Operze i Filharmonii Podlaskiej, one po prostu stały i milczały przez wiele, wiele lat. Jest to instrument no, wyjątkowej jakości. To jest bardzo ciekawy instrument. Nie mam pojęcia, dlaczego tak było, ale tych koncertów było no, dosłownie na palcach jednej ręki policzyć, więc myślę, że to, że ten instrument jest i się marnuje, to jest naprawdę grzech, który trzeba natychmiast jakby rozgrzeszyć wszystkich, którzy maczali w tym palce i przejąć jakby kontrolę nad tym, żeby te koncerty organowe były, dlatego że grono słuchaczy, ono wbrew pozorom wcale nie jest takie małe. Ja patrzę, jak występuje w jakichś niewielkich kościołach, no tej publiczności zawsze sporo jest, także to jest też chęć popularyzacji tego wspaniałego instrumentu. Popularyzacja instrumentu, a proszę powiedzieć, czy ten konkurs, przyczyniając się, tak jak już stwierdził Pan, też do popularyzacji tegoż instrumentu i całego wydarzenia, on ma szansę odbywać się cyklicznie? Tak, założenia są takie, że będzie się odbywał co 5 lat. I myślę, że to jest odpowiedni okres, dlatego że to jest właśnie zmiana tego pokolenia studentów. 5 lat właśnie trwają studia na wyższej uczelni muzycznej, więc jakby mamy okazję posłuchać wtedy studentów nowych albo nowych absolwentów. I dlatego, że za 5 lat ci, którzy wygrają w tej edycji, czy pokażą się od bardzo dobrej strony, to już będą zupełnie ukształtowani muzycy. Pamiętajmy, że mieli jeszcze 5 lat pracy przed sobą, żeby te góry wszystkie przestawić. Czyli przez te 5 lat oni przestawiają góry, a my cieszymy się, że możemy słuchać pięknych wykonań w Operze i Filharmonii Podlaska, tak, które Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku również organizują. No i z niełask te organy w końcu wyjdą i ukażą się i publiczności, i fantastycznym wykonawcom. Mam głęboką nadzieję, dlatego że ten instrument, który jest w Operze i Filharmonii Podlaskiej, on jest wyjątkowych walorów. Panie profesorze, dziękuję pięknie. O tych walorach, proszę Państwa, przekonamy się, udając się po prostu do Białego Stoku. Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zapraszają. Pierwszy międzynarodowy konkurs organowy. Gościem w Polskim Radiu 24 był pan profesor Jan Bokszczanin. Bardzo pięknie panu dziękuję za tą rozmowę. Również bardzo dziękuję. I zapraszamy do Białego Stoku. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Reklama. Już teraz w Lidlu. Banany o 24% taniej, tylko 3,79 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Bella Rock Green 30% taniej, tylko 9,79 za 200 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się godzina 12. Czas na informacje dnia.
cyniczna gra Donalda Tuska i PO przeciw Polsce i rządowi. Anna Lichocka komentuje krytykę premier Beaty Szydło po przemówieniu w Auschwitz. Uprawia politykę przeciw Polsce, przeciwko temu rządowi, próbując oczernić polską panią premier i oczernić Polskę. Odtajnione dokumenty IPN nie wywrócą życia publicznego, przewiduje Grzegorz Wołk z Instytutu Pamięci Narodowej. Niektóre ze zbiorów nadal czekają na ostateczną decyzję w sprawie ich publikacji. Greckie media krytycznie o wczorajszych decyzjach Eurogrupy. Jak twierdzą, przyznane pieniądze są mniejsze od potrzeb greckiego rynku. Michał Przerwa, zapraszam. Krytyka premier po słowach wypowiedzianych w Auschwitz jest wynikiem cynicznej gry byłego premiera Donalda Tuska i PO przeciw Polsce i rządowi, powiedziała w TVP Info posłanka PiS Joanna Lichocka. To, co powiedziała premier, jest oczywiste. Państwo musi być w stanie bronić swoich obywateli, dodała. Na Auschwitz to lekcja tego, że należy uczynić wszystko, by uchronić swoich obywateli.